kuchnia jordańska na pierwszy rzut oka nie różni się od arabskiej. Różnica tkwi jednak w szczegółach, a te warto poznać, bo wiążą się z nimi nietypowe smaki i doznania. Dlatego polecamy obiad w typowo arabskiej restauracji oraz wizytę u Beduinów. W tradycyjnej turystycznej restauracji znajdziemy smaki znane z europejskich stołów. Warto jednak rozejrzeć się po okolicy i znaleźć lokalne jadłodajnie. Choć mogą nie być przyjazne dla oka, to jedzenie jest tam jak najbardziej smaczne, a do tego dużo tańsze. Zapraszamy na wycieczkę po kuchniach Jordanii. Te najlepsze herbatki jordańskie. Rozgrzewające. W Jordanii spędziliśmy 5 dni i mieliśmy dużo czasu na testowanie lokalnych potraw. Niemal wszystkie posiłki jedliśmy w typowo arabskich lokalach, a raz trafiliśmy do restauracji z menu tylko po arabsku. Każdy posiłek to była uczta dla oczu i podniebienia. Do wszystkich dań serwowane są przystawki, a gdy już podjemy, na stół wjeżdżają dania główne, które wysypują się z talerza. Nasz pierwszy jordański posiłek to śniadanie. W centrum Wadi Musa znaleźliśmy knajpkę. Lokal był mały i niepozorny, w stylu ulicznej budki. Na zachętę dostaliśmy falafela do ręki, dlatego też zamówiliśmy naleśniki z takim wypełnieniem. Danie podane w papierkach jak standardowe fast food było ledwo ciepłe, ale wzięliśmy do niego herbatę z miętą. Nasz pierwszy posiłek w Jordanii to są takie tortille z falafelami i herbata z miętą. To całkiem fajne połączenie sera z czymś takim zielonym. Dobre. Mdła. Dla mnie lepsze. Mdła taki wyrazistego smaku. Nie jest zimny. To wyróżnia. Tego ala kebaba, rolata. Popularnym daniem w Jordanii jest makluba. Jest to gotowany na parze ryż z kawałkami mięsa, często z ćwiartką kurczaka. Ryż jest przyprawiony na ostro, wymieszany z pomidorami i płatkami migdałów. Danie podaje się również z dodatkami. W tym przypadku jedliśmy z sałatką owocową i piklowanych warzyw oraz jogurtem, który polewa się ryż. Mogło być trochę ostrzejsze, no ale takie wybraliśmy. No, mięso jest dobre, mi takie dosyć kruche, takie fajne, ale najlepsza z tego wszystkiego jest według mnie herbata. Jest zbyt mało ostre, mięso jest dobre. Jakby było upieczone, tak upieczone, usmażone, to było naprawdę super. Średnio przyprawione jest to mięso. Ryż jest bardzo dobry. I ryżem się generalnie najadłem, a czeka rozgrzewałem. I sałatka też bardzo pyszna. W hotelu Sunset śniadanie mieliśmy wliczone w cenę. W formie bufetu podano kilka dań ciepłych. Był to najlepiej zaopatrzony bar śniadaniowy, jaki widzieliśmy w Jordanii. Ogromną atrakcją była wycieczka po pustyni z noclegiem w obozie Beduinów. W cenę noclegu wchodziła kolacja oraz śniadanie. Pierwszy z posiłków zaskoczył nas niesamowicie pozytywnie. Gdy wszyscy goście zjechali się do obozu, zostaliśmy oficjalnie zaproszeni na ucztę. Głównym daniem wieczoru jest zarb z pieczonego kurczaka i ziemniaków. Ceremoniał wiążący się z przygotowaniem trwa kilka godzin. Zarb piecze się w wykopanym dole w specjalnym piętrowym grillu, na którego górze rozkłada się ziemniaki, a w dolnej części kawałki kurczaka. Całość zamyka się od góry pokrywą i kocem, po czym zasypuje piachem. Danie uzupełnia się podanymi w formie bufetu dodatkami jak ryż, surówki, sery i oliwki. Był to najsmaczniejszy posiłek podczas całego pobytu w Jordanii. Jak smakowało? Pychota. Zachwycone tymi smakami pustynnymi. To Wojtek czyści talerz, znaczy, że jest wszystko w porządku. Tak.
tym samym miejscu następnego dnia zjedliśmy śniadanie. Tym razem również było ono rozstawione w formie bufetu, ale wybór był już dużo skromniejszy. Beduini na umieszczonym w centrum namiotu piecu podpiekali chleb dla gości. Do woli można było pić herbatę lub wodę. Mało, ale jest nasza brata mam. Jest bardzo smacznie. Wracając do Ammanu, postanowiliśmy zjeść coś solidnego. Zdecydowaliśmy się na lokalną jadłodajnię, której nie było menu w języku angielskim. Problem mieliśmy również z porozumieniem się z obsługą, ale na szczęście pomógł w tym internetowy tłumacz. Tutaj na obiad wybraliśmy wypełniony po brzegi mięsem talerz, na którym znajdowały się grillowane piersi kurczaka, szaszłyki z jagnięciny oraz kebab z baraniny. Jako przystawki dostaliśmy bogaty zestaw sałatek, grillowane warzywa, jogurty i chleb arabski. Przez sobie, że nasi arabscy gospodarze nie byli w ogóle przygotowani to, że przyjdziemy, bo sztuk co zadnie umyli. Było spoko, dostaliśmy dużo chlebków, hummus, jakieś serki, frytki i ogóreczki w masie. Nic nie lubię, że pokażę to startu z tego hotelu. Mi smakowało bardzo. Bardzo dobre mięso. Tak jak wczorajszy grill beduiński. Poprzedniego dnia zjedliśmy taką porcję mięsa, że nie byliśmy w ogóle zainteresowani kolacją. Za to na śniadanie zeszliśmy bardzo chętnie. Jedyną ciepłą potrawą były jajka ugotowane na twardo. Poza nimi raczej skromnie wędliny, hummus, serki i dżemy. Na stoliku z napojami znajdowała się nieśmiertelna kawa rozpuszczalna oraz herbata. Śniadanie było wliczone w cenę pokoju i jedliśmy tam dwa razy. Podczas zwiedzania Ammanu zrobiliśmy przerwę na popołudniową przekąskę. Zdecydowaliśmy się na szybką pizzę w restauracji Arcobaleno, gdzie zamówiliśmy dwa krążki z mieszanymi dodatkami, w tym m.in. salami i kurczak. Ketchup ze Stanów Zjednoczonych, oryginalny, pomidorowy. Po 5 dniach jedzenia tutejszych potraw mam ochotę na coś europejskiego. Proszę. Szczerze muszę powiedzieć, że chyba lepszej pizzy w życiu nie jadłem. Na ostatnią kolację w Jordanii wybraliśmy się do położonej na piętrze restauracji Amman Hart. Tym razem zamówiliśmy najpopularniejszą potrawę Jordanii, mansaf. To danie składające się z pieczonego w ziołach mięsa, podawane z migdałami, ryżem oraz nasionami sosny i orzechami. W zależności od regionu można spotkać wersję z jagnięciną lub kurczakiem. Danie wizualnie może przypominać maglubę, jednak różni się od niej procesem przygotowania oraz dodatkami. Do polania ryżu otrzymujemy wywar przypominający rosół. Na dodatek pan nas nie chciał wypuścić z restauracji, dopóki nie wypijemy herbatki z miętą. Zaobserwowaliśmy, że w Jordanii niezwykle popularna jest herbata. Podaje się ją na kilka sposobów, ale zdecydowanie najpopularniejsza jest mocna czarna, podwójnie słodzona z listkiem mięty. Łeka. Herbata to napój, który pije się o każdej porze dnia, często po posiłku. Jest wyrazem gościnności i otwartości Jordańczyków. Można ją kupić dosłownie wszędzie, nawet na ulicy. Przygotowuje się ją w metalowych czajnikach i jest podawana w naparstkach, szklankach lub kubkach. Drugim niezwykle popularnym napojem jest kawa, którą przyrządza się po turecku. Najczęściej spotykane wersje to czarna, podawana z kardamonem lub miętą. W drodze do Ammanu postanowiliśmy napić się kawy. Znaleźliśmy kawiarnię o znajomo brzmiącej nazwie Alania Cafe. Zaraz czuć kardamon. Nie, to błędny zamiar. Pachnie kardamonem. Smaczna. Zgadzam się z przedmówcą. Mamy nadzieję, że dzięki naszej relacji łatwiej będzie się Wam odnaleźć w jordańskiej rzeczywistości kulinarnej. Warto zrezygnować z europejskiego jedzenia czy fast foodów na rzecz lokalnych dań, które oferują niesamowite smaki i doznania. Jeśli skosztowaliście innych dań lub przysmaków, dajcie nam znać w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!